No jest radość na mecie tego niedzielnego wyścigu Maluch Trophy. Fajne emocje sportowe, prawda? Tak, bardzo fajne emocje. Powrót do korzeni. Muszę przyznać, że zakończyłam swoją karierę wyścigową dokładnie 20 lat temu. A ostatni raz w Maluchu siedziałam 27 lat temu, 28 lat temu. O, rety, szmat czasu. Kawałek czasu. Wstyd się przyznać, ale tak. Także myślę, że jak po 20 latach wsiadam w samochód i może z tymi najszybszymi to jeszcze nie, ale taka połowa stawki jest w zasięgu, to myślę, że wstydu rodzinie ani przyjaciołom nie przyniosłam. No zdecydowanie. Nie jesteśmy dumni, że możemy oglądać tak wspaniałą zawodniczkę w Maluch Trophy. Dziękuję, miło mi. Świetna rywalizacja, świetne emocje. Czy to być może oznacza, że przyszły sezon tych startów będzie może troszeczkę więcej, będą regularne? W tym roku zostałam zaproszona jako VIP, jako gość, o tak może lepiej brzmi. Natomiast zawsze jestem gotowa do tego, żeby stanąć na starcie, jednakże marzyłoby mi się i to jest trochę paradoks, bo wcześniej nie myślałam o tym, ponieważ mój syn Jakub Litwin ściga się w tej chwili cały czas i tak jakby trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, ale dzisiejszy dzień i ten weekend pokazują, że jakby że na scenę można wrócić. Ale o dziwo nie zardzewiałam, nie wiem dlaczego. Mhm. Cały czas jestem w gazie i kto wie, nie wiem, nie mówię tak, nie mówię nie. Zwłaszcza, że to świetna inicjatywa, Maluch Trophy przyciąga wielu kierowców, tak, wielu zawodników. Spójrzmy na kibiców, którzy gorąco dopingują, którzy cieszą się z wyników zawodników, którym kibicują. Tak, myślę, że to jest fantastyczna inicjatywa, bo jednak Maluch, czy Fiat 126P, to jest taka nasza polska perełka. No okej, korzenie może włoskie, tak czy inaczej, ale mimo wszystko myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Wystarczy spojrzeć i zobaczyć, że tu stoi 25-26, przynajmniej tak stanęło na starcie samochodów i to jest, myślę, że fantastyczna inicjatywa. Czy Jakub coś podpowiada przed tym startem? Co zmienić, jak ustawić, jak się do tego przygotować, nawet mentalnie? No też miałbyś okazję startować Maluchem w Maluch Trophy. Tak, Jakub startował z tym, że Jakub jechał kwalifikacje po suchym, a wyścig jechał po mokrym i zdarzyło się tak, że po suchym akurat jakby nie najlepsze okrążenie złożył, natomiast cytuję Jacka Chojnackiego i czołówkę, że na mokro zdemolował stawkę. Nie równam się z nim, dlatego że no jednak te lata robią swoje, natomiast myślę, że biorąc pod uwagę rodzinne tradycje, to muszę się pochwalić, trzeba się chwalić, prawda? Chciałam się pochwalić, że Kuby czas kwalifikacji po suchym, a mój best wczorajszy z wyścigu różnił się tylko 0,2 sekundy, oczywiście na jego korzyść, ale myślę, że to pokazuje, że jakieś jeszcze predyspozycje te jakby nie zaginęły we mnie i mam jeszcze tego ducha walki. Zdecydowanie tak. Natomiast mówiąc o tym, że Jakub świetnie spisywał się na mokre nawierzchni, no to chyba rodzinne, że z wodą czujecie się dobrze. Tak, trochę inna woda. Ja oczywiście tak, ja z wodą i z basenem i z zawodami open water jestem związana już od wielu, wielu lat i moim ukochanym tutaj terenem to jest właśnie Wielkopolska i o dziwo, bo przecież wyścigi to też byłam związana z Wielkopolską i teraz jeśli chodzi o pływanie, to znowu jestem związana z Wielkopolską. Od wielu lat startuję w zawodach, rangi Mistrzostw Świata Masters i właściwie od przeszło 10 lat jestem cały czas w pierwszej piątce na świecie. Także ciężko trenuję i być może to też ma swoje przełożenie na to, że kondycyjnie też jestem przygotowana do tego tutaj wyścigu. I to także dzisiaj, spotykając różnych kibiców, bo wielu kibiców, którzy przyszli na tor, powiedzieli, nie wiemy co tu się dzieje, ale tu startuje nasza zawodniczka i jej kibicujemy. A to i miłe, to jest, myślę, bardzo wspaniałe, dziękuję, prawda? Bardzo wszystkim dziękuję. To jest naprawdę fantastyczne, że ludzie po tylu latach, pomimo tego, że już jest naprawdę wielu fantastycznych nowych zawodników, którzy piszą swoją kartę, swoją historię, to jednak ktoś pamięta, że ja tam kiedyś dawno temu jeździłam, to jest szalenie miłe. Pamiętamy i trzeba wracać. Bardzo mi miło, dziękuję.